Dzień dobry, drodzy Państwo. Myślę, że trochę będzie takich rzeczy właśnie, jak tutaj Asia zapowiedziała. Mam nadzieję, że Was nie przestraszy. Dlatego na początek zacznijmy od tego, o czym będę mówić, czyli wspomnę o wyzwaniach, z jakimi teraz mierzą się uczelnie. Oczywiście to będzie tylko kilka tych wyzwań, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Wspomnę o nowej sylwetce studenta, która się aktualnie nam kreuje. Porozmawiamy o egzaminach i ocenianiu. Oczywiście o nowych technologiach w edukacji, bo bez tego teraz ciężko się ruszyć. O zajęciach zdalnych, o smokach, których tutaj nie ma na liście, ale też będzie. Będzie troszeczkę o grywalizacji ze strony studentów. I taka wisienka na torcie, rola wykładowcy akademickiego w dzisiejszej edukacji. Także zaczniemy od wyzwań. I ja bym powiedziała, że ja jestem już troszeczkę takim dinozaurem na tych studiach, bo kończę powoli, więc musiałam zasięgnąć opinii troszeczkę młodszych ode mnie. Dostałam 114 odpowiedzi, także myślę, że jakaś próba to będzie i będą to całkiem wartościowe spostrzeżenia. Aczkolwiek najpierw zobaczmy, z czym się mierzymy. Przede wszystkim nowi studenci mają zupełnie nowe podejście do nauczania, do studiowania i do odbierania w ogóle wszystkich informacji. Tak naprawdę nie są zainteresowani do końca aktualnymi programami studiów, które mamy do zaoferowania, które uczelnie oferują. Niestety też brak gotowości na zmianę u wielu wykładowców. Ogólnodostępność wiedzy, ale też zalanie powierzchownymi informacjami. To znaczy, że mamy pełen internet wszystkich informacji, ale tak naprawdę, które są wartościowe, jak ich szukać, to wcale nie jest już takie proste. Spójrzmy więc na nowe oczekiwania studentów. Studia są często rozpoznawane jako taka furtka do lepszej pracy, do bycia inżynierem, do zostania kimś w przyszłości, do lepszych zarobków. Ale prawda jest taka, że nie tylko po to przychodzą studenci tutaj. I za chwilę o samych celach powiem, ale najpierw o tym, że studenci chcieliby, żeby nasze programy studiów tutaj zostały troszeczkę bardziej zbalansowane. Żeby mimo wszystko było i trochę w stronę przemysłu, i trochę w stronę nauki. Tutaj nie może zabraknąć żadnej z tych rzeczy, bo jeżeli potem zaniedbamy całkowicie podstawy teoretyczne, no to ciężko będzie zrozumieć późniejsze terminy, późniejsze zagadnienia tak naprawdę. Ale nie możemy też się zatrzymać i zaprzestać rozwoju technologicznego i powiedzieć, nie, tutaj nie wejdzie ten kolejny smog właśnie na przykład, tylko otworzyć się na to. Studenci też liczą, przynajmniej na początku studiów, że będą mogli się przygotować trochę do pracy. Jak się potem okazuje, różnie to wychodzi. Prawda jest taka, że z mojego punktu widzenia, szczególnie się cieszę, że to też wystąpiło w odpowiedziach, studia przede wszystkim uczą rozwoju myślenia, rozumienia i miejmy nadzieję także krytycznego myślenia. Niestety prawda jest taka, że technologie bardzo szybko się tutaj terminują. Mamy bardzo dynamiczny rozwój wszystkiego i ta wiedza za 5 lat już niekoniecznie będzie ta sama. A niektóre wykłady są takie same. I nie od 5, ale od 10 lat. Także tutaj bardzo mi się spodobało, bo to nie są moje słowa, to są słowa jednego ze studentów, który napisał właśnie w ankiecie, że uczelnia ma nie dawać ryb, ma dawać wędkę, żeby student mógł sam te ryby złowić. Także odwieczny dylemat, czy studenci przychodzą dla papierka, czy przychodzą dla tych metodologii rozwoju i uczenia się. I muszę niestety Państwa zmartwić. Odpowiedzi obie występowały albo razem, albo tylko ta druga.
Więc jeżeli ktoś przychodzi, żeby się nauczyć rozwoju i poznać, jak się uczyć tak naprawdę, jak zdobywać wiedzę, to przychodzi jednak mimo wszystko też, żeby to wykształcenie wyższe zdobyć. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to niestety często przychodzą po sam papierek. Ale tak naprawdę celów było naprawdę bardzo wiele. Poznanie nowych ludzi, działalność także w kołach naukowych, poznanie trochę takiego świata studenckiego, naukowego tak naprawdę, bo są przecież drzwi do świata naukowego dla młodych ludzi. Ale mimo wszystko to były dwie takie, bym powiedziała, najbardziej wybierane opcje. Prawie na równi. No i teraz kolejne zagadnienie. Więcej niż 50% studentów uważa swoje studia za wartościowe. Tak samo uważa je za ciekawe. I robi studia w celu rozwoju zawodowego. Ale jak się okazuje, niestety mniej niż 50% uważa swoje studia za praktyczne w kontekście przyszłej pracy, a także za ogólnie dobrze przygotowujące do właśnie pracy w przemyśle. Za to 100% uważa, że uczelnie powinny troszeczkę dostosować właściwie w bardzo dużym stopniu, skupić się na dostosowywaniu programu pod potrzeby rynkowe, pod obecne technologie, a nie tylko nauczanie teorii i suchych faktów. Także jakie aspekty wpływają właśnie na jakość doświadczenia studenckiego? Myślę, że to są takie cztery główne filary, na których studenci mimowolnie się skupiają przy swoim doświadczeniu, zbieraniu go na studiach. I to są właśnie metody nauczania, elastyczność programów studiów, wsparcie dla rozwoju kompetencji oraz nowe technologie. Więc myślę, że najpierw przejdziemy sobie do tematu egzaminów obecnych i oceniania. I zapytałam tutaj studentów zarówno o to, jak oceniają aktualne egzaminy, co ich zdaniem można byłoby zmienić. Więc pojawiło się naprawdę całkiem sporo ciekawych odpowiedzi. I jak mogą się Państwo, myślę, spodziewać, studenci nie chcą wkuwać na pamięć niepotrzebnej ilości wzorów, przynajmniej z punktu widzenia studentów niepotrzebnej, a także wszystkich takich sztywnych formułek. Dużo cenniejsze z punktu widzenia studentów byłoby sprawdzenie takiego krytycznego myślenia i ogólnego zrozumienia tych pojęć tak naprawdę. I tutaj też padły właśnie pomysły, żeby może wprowadzić zaliczenia projektowe, gdzie tutaj byłyby praktyczne umiejętności i student musiałby rozumieć, żeby ten projekt tak naprawdę zrobić. Pojawiły się też wątpliwości co do samej ilości przedmiotów. Jak słyszymy i czytamy o różnych osobach studiujących za granicą, oni narzekają, że mają po 5, po 8 przedmiotów. I ja tak sobie siedzę i czytam te rzeczy i myślę, 5 przedmiotów w jednym semestrze? To nie 15? I tutaj zupełnie jest inne podejście. Ale gdyby to były właśnie przedmioty, które będą dobrze rozbudowane, które będą miały zaliczenia projektowe, to będą to przede wszystkim bardzo wartościowe przedmioty. Ku mojemu zdziwieniu, i mam nadzieję, że mnie po tym wystąpieniu studenci nie wywiozą na taczkach, pojawiło się zaliczenie ustne i także rozmowa na ćwiczeniach i zajęciach. Studenci powiedzieli, że oni byliby zainteresowani tym, żeby prowadzący przedstawiał nie tylko tak jest, tak ma być i tyle, ale żeby powiedział dlaczego, żeby odpowiedział na pytania studentów, żeby ćwiczenia to była rozmowa, żeby może było więcej seminariów, na których studenci mogą zapytać, mogą zrozumieć i dowiedzieć się tego wszystkiego. A same zaliczenia ustne, nie oszukujmy się, dużo lepiej weryfikują, czy student rozumie, niż czy umie ten wzór, czy umie tę teorię i konkretną formułkę przepisaną jeden do jednego
bo inaczej nie dostanie punktów na zaliczenie. Niestety cały czas niektóre egzaminy tak wyglądają. Pojawiły się też pomysły na przygotowanie notatek i na podstawie tych notatek także jakieś albo częściowe, na przykład ocenianie na przykład zdobytej wiedzy na wykładach. Jeżeli chodzi o sposoby oceniania, to pojawiło się bardzo, bym powiedziała intensywnie, że aktywność na zajęciach powinna być nagradzana, a nie na wszystkich najwyraźniej jest. Także jednolity i taki zrozumiały system oceniania, żeby było jasne, czego się wymaga od studenta, co musi umieć, na jaką ocenę i tak naprawdę jakie są progi. Bo to też te progi się bardzo, bardzo różnią od niektórych przedmiotów i niekoniecznie zawsze jest to dobre. Dostałam też informacje odnośnie punktów ujemnych. Niektóre egzaminy, niektórzy prowadzący stosują na egzaminach punkty ujemne i w tym momencie student ma w głowie taką informację, to mam nawet nie próbować? Bo jak będzie źle, to znaczy, że jeszcze zostaną mi zabrane te punkty. To wtedy po prostu nie będę próbować, w ogóle nie spróbuję, nawet jakby mogło być dobrze. Pojawiły się też pytania co do wytycznych dyplomowania, że może tutaj też warto byłoby jednak sprawdzić i troszeczkę zaktualizować same kryteria. Pytania oczywiście i propozycje tego, żeby były częściowe ECTS za niezaliczenie tylko części przedmiotów, a także zaliczanie projektami w kołach naukowych, w działalności naukowej. Studenci, którzy chcą działać naukowo i chcą się rozwijać, robią niesamowite projekty, niestety cały czas często są jeszcze na wykładach czy na zajęciach dodatkowo karani za to, że nie było ich na wykładzie, bo byli na konferencji, albo że muszą zdać ten egzamin z tego samego, o czym robili projekt i się okazuje, że wcale nie dostaną z tego piątki. Co tak naprawdę studenci by chcieli, żeby było oceniane, to ich zaangażowanie, ich starania, a także ich progres, jaki poczynili na tym przedmiocie. Wcale niekoniecznie to, ilu się formułek nauczyli, ani ile wzorów wykuli na pamięć, tylko właśnie bardziej, jak ich użyć, jak rozumieją dane pojęcia. No i teraz właśnie zapalamy światło w nowych technologiach w edukacji. I jakie nowe technologie by chcieli studenci, to ja bym pozwoliła tutaj Państwu zerknąć właśnie na slajd. Pojawiło się dosyć wiele, myślę, ciekawych pomysłów, aczkolwiek na ten moment sama nie mam pomysłu, jak wszystkie z nich można byłoby wykorzystać w prowadzeniu zajęć. Za to studenci mieli ich znacznie, znacznie więcej. Czy to rozszerzona rzeczywistość, czy to wirtualna rzeczywistość, czy to właśnie sztuczna inteligencja. Ale są też propozycje od studentów, które wydają się nieco bardziej realne, że tak powiem. I tutaj na przykład hybrydowe wykłady. Wcale nie zdalne, ale hybrydowe, żeby można było mieć troszeczkę tego uczestnictwa w zajęciach, ale nie zawsze, jeżeli ktoś na przykład nie jest w stanie uczestniczyć w wykładzie, to żeby miał możliwość i tak zobaczenia tego wykładu. Szczególnie na przykład jak student jest chory albo gdzieś wyjechał. Także bardziej interaktywne wykłady. Tutaj się na pewno mogę uśmiechnąć w stronę Asi, bo dzięki niej wiele prowadzących prowadziło już wiele interaktywnych wykładów, szczególnie u nas tutaj na uczelni. Pojawiło się także zagadnienie nagrywania wykładów, ale nie po to, żeby nie przychodzić na wykłady, tylko po to, żeby przed egzaminem móc sobie powtórzyć dane zagadnienia, a także móc przeczytać, właściwie posłuchać jeszcze raz niektórych rzeczy, bo jak się robi notatki, to niekoniecznie się rozumuje dokładnie to, co prowadzący mówi. Więc jak ma się pewność, że będzie ta informacja później i notatki można zrobić później, to niektórzy mogliby się skupić na tym, żeby rzeczywiście zrozumieć. Oczywiście także różne e-learningi, grywalizacje,
Także robienie na przykład używanie forów z archiwami, które by miały właśnie historię najczęściej zadawanych pytań na danych przedmiotach przez studentów. I tutaj nacisk właśnie na praktyczność i zrozumienie. Teraz niestety muszę Państwa ostrzec, przechodzimy na ciemną stronę mocy. I bym powiedziała, największe wymagania studentów, czyli odpowiedzi, które też się pojawiły w tej ankiecie. Studenci są bardzo wymagający i chcieliby, żeby prezentacje były dobre. Chcieliby, żeby programy były aktualne. Chcieliby używać kalkulatorów albo sprzętu nowszego niż z 2000 roku. Albo mieć komputery, które odpalają nawet symulatory sprzed 2000 roku. A także wykorzystanie e-kursów, które u nas na przykład są zgodnie z zarządzeniem rektora, powinny być używane, a cały czas jest to duży problem. Także to są takie, bym powiedziała, najbardziej wymagające punkty od studentów. Najtrudniejsze do spełnienia, jak się okazuje. No i przechodzimy do zajęć zdalnych. I sprawdziłam, zajęcia zdalne wcale już po naszej dłuższej przerwie, bym powiedziała, pandemicznej, nie są już tak popularne. Zaledwie 54% ankietowanych, właściwie aż 54% ankietowanych powiedziało, że nie ma żadnych zajęć zdalnych, żadnych. To nie jest, że ma jedne na przykład albo jakieś zajęcia odrabia. Nie, żadnych zajęć zdalnych nie mają. A jest to mimo wszystko całkiem dobra forma do urozmaicenia zajęć lub wykorzystania także podczas zajęć. No i padły pytania oczywiście z mojej strony o wartościowość zajęć. Studenci tym razem, ankieta była anonimowa, powiedzieli, że no nie są tak samo wartościowe. I aktywne uczestnictwo też stało pod wielką wątpliwością, czy tak naprawdę w ogóle istnieje w zajęciach zdalnych. Wspomnieli także o listach na wykładach, które się robią na zdalnych zajęciach automatycznie i powiedzieli, że jeżeli właśnie są listy na wykładach stacjonarnych, to tylko zwraca uwagę, że wykład sam ma problem z tym, żeby się obronić, proszę Państwa. I jakkolwiek to przykro brzmi, niestety z doświadczenia wielu studentów tak właśnie wygląda. Jak jest dobry wykład, studenci nie będą tam przychodzić dla listy. Oczywiście pojawiły się bardzo popularne tematy zaliczeń zdalnych, nagrywania wykładów, no i ogólnie samego notowania, rozumienia, o którym już wspominałam wcześniej. Pojawiły się propozycje, żeby były dni zdalne i dni stacjonarne, żeby godziny zajęć zdalnych też dostosować, żeby to nie były wieczorne godziny, bo wtedy rzeczywiście studenci po prostu zasną przed komputerem, a chyba nie o to nam wszystkim też chodzi. No i oczywiście hybrydowe wykłady, które też już wspomniałam wcześniej. Padły właśnie propozycje, żeby na przykład były dwa dni skondensowanych wykładów, gdzie byłyby to dni zdalne, a potem trzy dni, które będą praktyczne. Projekty, ćwiczenia, laboratoria. I one będą wtedy już stacjonarnie na przykład. No i temat, którego nie umieściłam na początku w planie punktów tam prezentacji, czyli nasza sztuczna inteligencja. Czy na Twoich zajęciach są rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją? Otóż ta żółta część to jest nie. Także nawet jeżeli jest w tym niewielkim stopniu, to jest duży cały czas procent, mimo wszystko, przynajmniej moim zdaniem, że jak są, to są źle tłumaczone, są źle przedstawiane. Nie wszyscy jeszcze okiełznali te smoki. I całkiem dużo studentów mimo wszystko uważa, że ich zajęcia by mogły dużo zyskać. I to naprawdę dużo. To były w skali od 1 do 5 właśnie odpowiedzi 5 i 4, które były bardzo nastawione na to, że bardzo dużo mogłyby zyskać zajęcia.
No i wchodzimy w kolejny temat, na który anonimowo studenci bardzo chętnie odpowiedzieli. Co jest z uczciwością? Czy i z ocenianiem tak naprawdę? Więc się myślę, że wszyscy prawie zgodzili, że ocenianie powinno się zmienić. I uczciwość przy obecnej sztucznej inteligencji i przynajmniej przy obecnym wykorzystaniu też jest, ładnie mówiąc, mocno średnia. Ale też zapytałam właśnie, co to by mogły być za rozwiązania. I to właśnie praktyczne rozwiązania, zastosowania z użyciem uczenia maszynowego. Nawet wspomnieli grafikę komputerową, ale na przykład autotranskrypcję wykładów. Pomoc w szukaniu informacji, obrazowanie i wyjaśnianie zagadnień, a także szybsze znajdowanie błędów w ich programach. Szczególnie na przykład na informatyce, gdzie czasami to jest średnik w 250 linijce. Chciałam też wspomnieć o temacie grywalizacji, bo mimo wszystko jest już całkiem sporo wprowadzonych zajęć z użyciem grywalizacji. Jest to właśnie ta różowa część tego koła, więc uważam, że i tak jest spory sukces obecnie. Aczkolwiek prawie 50% uważa, że ich zajęcia mogłyby naprawdę dużo skorzystać na wprowadzeniu grywalizacji. I tutaj jest też to, co przemawia, myślę, za nowym pokoleniem, że byłoby to większe zaangażowanie w przedmioty uczące umiejętności miękkich, że to byłoby coś, co mogliby robić nawet w ramach rozrywki w wolnym czasie. Mogłoby pomóc w łatwiejszy sposób wyjaśnić bardzo trudne pojęcia. A także to, na co wszyscy studenci, myślę, są łasi, czyli możliwość zabierania dodatkowych punktów potem do oceny. Ale także motywuje to do nauki i regularnie sprawdza wiedzę z przedmiotów. No i teraz, myślę, przechodzimy do tej wisienki na torcie. Jakie role, twoim zdaniem, spełniają wykładowcy aktualnie? I tutaj są właśnie odpowiedzi. Przekazują wiedzę, tłumaczą zagadnienia, inspirują i motywują. Ale niestety okazało się także, że pojawiły się odpowiedzi takie jak negatywna motywacja, uczenie schematów zamiast uczenia zrozumienia i na przykład bardzo popularne wyświetlanie i czytanie prezentacji. Zapytałam więc studentów, co uważają, co prowadzący powinien. Więc 33% stwierdziło ankietowanych, że tak naprawdę by wystarczyło, żeby zamiast za każdym razem prowadzić wykłady na żywo, przygotować raz nagrania. Można się jednak zgodzić, że dosyć bardzo duża ilość, bo razem to aż 74% będzie, chciałoby, żeby materiały wykładowe były aktualizowane często. I 46%, tutaj myślę, że to jest akurat całkiem ciekawe, mimo wszystko widzi dużą rolę tutaj nauczyciela akademickiego i chciałoby, żeby nie tylko sami się mogli zapoznawać z tą wiedzą, ale także, żeby był ten nauczyciel, który będzie tłumaczyć. I zapytałam, jaki jest wykładowca dzisiaj potrzebny. I tutaj jest część tych określeń, którą studenci nadali podczas zeszłorocznej edycji EduShare. I myślę, że to bardzo, bardzo dobrze podsumowuje, że potrzebują właśnie wykładowcy, który się stara, który tłumaczy i który by chciał tutaj jak najlepiej, jak najwięcej przekazać. No i takie pytanie bonusowe ode mnie.
się bardzo długo zastanawiałam, przyznaję się szczerze, czy mogę je umieścić w tej prezentacji. W jakim stopniu prowadzący, zdaniem studentów, mógłby zostać zastąpiony przez sztuczną inteligencję? Nie wiem, czy są Państwo gotowi na odpowiedź. No właśnie, w skali od 1 do 5 mimo wszystko wielu studentów stwierdziło, że nie da się zastąpić. I tutaj myślę takie dwa główne komentarze, które padły, to to, że sztuczna inteligencja byłaby bardziej pomocna od prowadzących, których jedynym zadaniem jest otwarcie i zamknięcie sali na laboratorium. Ale jeżeli prowadzący i nauczyciel naprawdę szczerze jest zaangażowany w swoją pracę, to nie da się go zastąpić. I sztuczna inteligencja może być jedynie narzędziem, które może mu pomóc się doskonalić. I jak ktoś właśnie ładnie to podsumował, wykładowcy są potrzebni, ale jednak oni też potrzebują zmian w swoim nauczaniu. Także dziękuję bardzo. Ciężko się zrobiło. Moi drodzy, to o nas było. Mamy robotę do wykonania. Marta, wielkie dzięki za to, że w lustrze mogliśmy się przejrzeć, prawda? To takie trochę przyglądanie się w lustrze. Ola kiwa głową, Małgosia też. Trzeba czasem się poprzyglądać w lustrze. My pewnie tutaj siedzący dzisiaj, jutro na ideatorium, to akurat pewnie ci z tej grupy, która mocno się stara w tym lustrze przeglądać i zmieniać coś. Natomiast głośmy dobrą nowinę, wieśmy do swoich uczelni to, o czym mówią młodzi ludzie, czego potrzebują. Marta, ogromne podziękowania za to, że pokazałaś, czego potrzebujecie i trochę postawiłaś nas przed tym lustrem, a to jest niezbędne, żeby ta refleksja jest niezbędna, żeby się rozwijać. Ale tak jak właśnie też powiedziałaś, ja myślę, że tutaj nie do końca lustro, bo wszyscy Państwo, którzy tutaj są, to są Państwo, którzy chcą się zmieniać, chcą się kształcić, chcą się rozwijać. I chcą być tymi właśnie, którzy w żadnym razie nie będą w stanie być zastąpieni przez sztuczną inteligencję czy technologię. Także myślę, że te informacje powinny trafić także przede wszystkim do tych z Państwa, których tutaj nie ma z nami na sali. Czyli 183 osoby, tyle jest nas na ideatorium. Słuchajcie, my przetrwamy. To jest dobrze. Brawo dla Marty. Bardzo dziękuję.